No naprawdę wow, to co się działo w samochodzie, jak minęliśmy metę i bo było też blisko, walka była niesamowita, no to euforia. No, 2 miesiące temu miałem wypadek na rajdzie polskim w Giżycku, w szpitalu pani mi powiedziała, jak leżałem na noszach, obolały z wielkim bólem, no to już tobie nie porajdujesz, tak? I ja mówię, nie, to ja ci pokażę. I się wziąłem do roboty, rehabilitacja i tu rzeczywiście na chopach nie skakałem, ale no plecy działały, dobrze czuły i pupa dobrze czuła, co się dzieje z oponami, z samochodem, dobrze poustawiane i rura. Po prostu ujechało mi się, tu mówię, idę wszystko, no, zagrało wszystko, nowy pilot, jechało się świetnie i no fantastyczny rajd, no 3. miejsce w Barbórce i no fajnie, super. Teraz Karowa, no tam też będę, pojadę na razie, zrobię wszystko co mogę, tak? Jedziemy zwykłym samochodem, R5, bez żadnego plusa, bez żadnych modyfikacji, normalnie fabrycznym samochodem i to cieszy, że można pojechać szybko, nie najmocniejszym do końca samochodem.